Styczniowy koncert kolędowy tradycyjnie już wieńczy cały churalny sezon bożonarodzeniowy. Kończymy nasz sezon kolędowania, bo to jest to nasze 9. koncert kolędowy w tym styczniu, a 25. już w ogóle, gdzie jesteśmy organizatorami. Bardzo cieszymy się zawsze, że możemy zaprosić znakomite chóry gości, którzy wspólnie z nami uświęcają ideę Bożego Narodzenia. I tak w tym roku wśród zaproszonych gości znalazł się zaprzyjaźniony z gaszowickim chórem bel canto chór Hiacyntus z Radoszów. Mamy taką współpracę między tutaj churalną, parafialną, bel canto and Hiacyntus. Zawsze każdego roku staramy się tak zapraszać do nas, na nasz teren. W ramach odwdzięki też potem przyjeżdżamy tutaj na te wspaniałe miejsce gaszowickie. W tym roku goście z Radoszów zaproponowali słuchaczom gaszowickiego koncertu mieszankę dobrze znanych i nieco mniej popularnych utworów. Dzisiaj przygotowaliśmy kolędy i pastorałki. Jest to tradycyjna kolęda wśród nocnej ciszy. Mieścino Mała Betlejem w stylu takim amerykańskim, do Betlejemu i Dziecino Słodka Czemużysz w takim pościeluwa, jak się to po naszemu godo. Ale przy takich dźwiękach o spaniu nikt nawet nie pomyślał, tym bardziej, kiedy przyszedł czas na występ zespołu Singers z Pieców. Ogromne ukłony dla naszego prowadzącego, dla dyrygenta, który zawsze w każdym utworze znajduje coś, co można w inny sposób ciekawy poprowadzić. Nasz chór generalnie myślę, że głównie punktuje tym też, że mamy dużo akompaniamentu w naszym repertuarze. To też tworzy troszeczkę inną aurę, coś, co tworzy nasz chór też wyjątkowym. Ale tego wyjątkowego klimatu nie byłoby bez ludzi, którzy nadal są spragnieni wspólnego kolędowania. I bardzo się cieszę, że w ogóle ludzie przychodzą na te koncerty, bo coraz mniej moim zdaniem jest takich sympatyków z krwi i kości śpiewu. W Gaszowicach chyba ich nigdy nie zabraknie. Śpiewają, grają na instrumentach, recytują, grają, gotują, a nawet hodują egzotyczne pajęczaki i gady. W szkole podstawowej imienia Ziemi Śląskiej w Piecach dzieje się na co dzień sporo. Ta szkoła jest super, ponieważ wszyscy się tu znamy, jest bardzo rodzinnie i każdy, kto do nas przyjdzie, czuje się jak w domu. W tym domu czekają ich bowiem nie tylko obowiązki związane z nauką, tu też mogą rozwijać swoje zainteresowania. Bardzo lubimy język mniejszości niemieckiej, który mamy dodatkowy. Na nim uczymy się dodatkowo niemieckiego, gramy w różne gry po niemiecku i to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ uczymy się poprzez zabawę. W trakcie dnia otwartego tej zabawy było bardzo dużo. W placówce stawili się bowiem obecni i dawni uczniowie, ich rodzice, przyjaciele i znajomi, aby przekonać się, czym dziś zajmują się jej podopieczni. Chcemy pokazać występy artystyczne naszych uczniów, prace, które są na wystawach, nasze sale, nowe sale, które są adaptowane pod przedszkole w przyszłości, myślę, że już od 1 września. No i od 1 września także będziemy startować z pierwszą klasą szkoły podstawowej. Bowiem tę placówkę w gminie Gaszowice reforma edukacji dotknęła najbardziej. Zgodnie z reformą oświaty doszło do likwidacji gimnazjum, wygaszenia. Tak też w gminie Gaszowice było jedno gimnazjum, to gimnazjum zostało przekształcone na szkołę podstawową. I jeżeli się nic nie zmieni, to od września 2019 roku będziemy musieli zrobić nabór do pierwszej klasy podstawówki właśnie tutaj w gmachu tej szkoły. Ci, którzy tu trafią, nie powinni tej decyzji żałować. Te spotkania to już tradycja. Spotykamy się z bardzo prostego powodu, aby starsze osoby, seniorzy naszej wsi Łukowa Śląskiego mogli się spotkać, mogli porozmawiać, mogli pobyć razem, wymienić jakieś plotki, ploteczki.
to jest powód, dla którego tutaj się spotykają, aby się zobaczyć po prostu. Takie spotkania to dla mających już na swoim koncie kilkadziesiąt wiosen osób szansa na odnowienie dawnych znajomości. Zapraszam na nowy rok, rocznie po nowym roku. No i śpiewamy kolędy, rozmawiamy, jak i spędzamy tak czas. Ale nie można zapominać, że trwa karnawał, a w żyłach tych osób, mimo ich czasem sędziwego wieku, nadal płynie gorąca krew. Śpiewać trzeba, potańczyć trzeba trochę. Karnawał, nie? No obejrzyjcie, jakie dziewczyny tutaj są. Załmaza, załmaza. Wszystko jak już tak je po 70, to gnał, idzie na frajsie tak rychtek zabawić. Ja cóżkę, nogi nie chcą słuchać, wiecie? Nogi już są za stare. Niedzielne spotkanie uwieńczyło wspólne odśpiewanie 100 lat dla obchodzącego w tym tygodniu urodziny starosty rybnickiego Damiana Mrowca, a kolejne spotkania z gaszowickimi seniorami już wkrótce.